Cześć. Dzisiaj nasze studio przenieśliśmy w Karkonosze i zapraszamy Was na krótki film o skituringu. Narty w górach nie pojawiły się od razu jako sport, ale przede wszystkim na początku był to sposób poruszania się zimą po ośnieżonym terenie. I taki jest właśnie skituring. Na narty skiturowe możecie wybrać się zarówno na wycieczkę, jak i zjechać jakimś stromym stokiem. Nie potrzebujecie do tego zupełnie wyciągów, nie stoicie w kolejkach. Cieszycie się wolnością, przeżywacie piękną przygodę, no i jesteście w bliskim kontakcie z naturą. Żeby poruszać się sprawnie w głębokim śniegu, mamy do wyboru tak naprawdę dwie metody. Będą to albo rakiety śnieżne, albo właśnie narty skiturowe. Narty skiturowe mają tą przewagę, że z górki możemy na nich zjechać. Natomiast jeśli chodzi o poruszanie się po płaskim terenie czy pod górkę, to w takich nartach zapadamy się nawet mniej niż w rakietach. Jeśli mielibyśmy sklasyfikować jakoś skituring, to można powiedzieć, że to taki sport, taka aktywność, która jest gdzieś pomiędzy nartami biegowymi, a nartami zjazdowymi. Sprzęt skiturowy dość mocno przypomina ten do narciarstwa zjazdowego, narciarstwa alpejskiego. Ale są istotne różnice, dzięki którym możemy wygodnie chodzić w terenie górskim, ale też wygodnie i efektownie zjeżdżać stokami. Najważniejsze w skituringu są oczywiście narty. Narty, jeżeli na nie spojrzycie pierwszy raz, to zobaczycie, że są bardzo podobne konstrukcją do nart zjazdowych, no ale kilka różnic jest zauważalnych. Przede wszystkim te narty są dużo lżejsze, przeważnie są mniej sztywne niż narty do narciarstwa alpejskiego. Mogą być taliowane, mają różne szerokości. Wszystko to zależy od modelu skituringu, jaki chcemy uprawiać. Na nartach skiturowych zjeżdżamy, ale też podchodzimy. Żeby podejść sprawnie pod górkę i narta nie cofała się, musimy wykorzystać jakiś system. W nartach skiturowych na ślizgi przykleja się foki. Dawniej to była faktycznie skóra fok. Natomiast dzisiaj są to takie pasy materiału. Albo jest to materiał syntetyczny, albo moher. I dzięki niemu narta przy podchodzeniu nie cofa się w tył. Jak to działa? Foka pokryta jest włosiem i najbardziej obrazowo można przedstawić to tak, że działa to w ten sposób, jakbyśmy głaskali kota. Jak głaszczemy kota z włosem, to kot jest zadowolony. Natomiast pod włos, włosie stawia się i stawia opór. Na stoku foka działa w ten sam sposób. Z włosem jedzie do góry bez problemu, pod włos zatrzymuje nartę przed cofaniem. Kolejny bardzo ważny element, który różni skituring od narciarstwa zjazdowego, to inny rodzaj wiązań. Tak jak możecie zobaczyć, te wiązania są bardzo minimalistyczne i niezwykle lekkie. Mimo to wykonane są one z bardzo wytrzymałych materiałów, więc zjeżdżanie w takich wiązaniach jest bezpieczne, a samo wiązanie jest bardzo wytrzymałe. Przód wiązań wykonany jest zazwyczaj w takiej formie pinów, które zakleszczają się na specjalnych slotach, w które wyposażone są buty skiturowe. Natomiast tył posiada taką obrotową głowicę, dzięki której możemy albo przełączyć wiązanie w tryb chodzenia, albo po prostu dać bolcami do przodu, by te bolce zakleszczyły nam pięte buta i pozwoliły zjeżdżać tak samo jak na zjazdówkach. Do uprawiania skituringu potrzebne są również specjalne buty. Buty skiturowe przede wszystkim wyposażone są w systemy kompatybilne z wiązaniami, czyli piny z przodu i specjalny slot na pięcie, ale też różnią się takimi parametrami jak twardość, waga oraz posiadają funkcję do przełączenia trybów pomiędzy trybem zjazdowym a trybem podchodzenia. Buty skiturowe są zatem lżejsze, bardziej elastyczne, nie jest to taki wielki flex jak w butach do wyczynowej jazdy na stoku. No i posiadają faktycznie ten taki przełącznik, który sprawia, że ruchomość w stawie skokowym jest naprawdę bardzo, bardzo duża. W butach skiturowych ten przełącznik nie jest atrapą jak w wielu modelach do zjazdu, ale naprawdę działa.
Do uprawiania skituringu potrzebujemy jeszcze kijów skiturowych. Konstrukcją takie kije przypominają bardzo kije trekkingowe. Mają również regulowaną wysokość, ponieważ z tymi kijami będziemy poruszać się w bardzo zróżnicowanym terenie. To również decyduje o tym, że kij skiturowy jest bardzo często wyposażony w taki grip poniżej właściwej rączki. On przydaje się bardzo przy trawersowaniu zboczy, no i w ogóle przy podchodzeniu w różnym bardzo terenie. Kije skiturowe zazwyczaj są po prostu wytrzymalsze, mogą być odrobinę cięższe. Wszystko po to, żeby lepiej działały na nartach, kiedy działają większe siły. Narciarze skiturowi wykorzystują jeszcze inny sprzęt. Mogą być to na przykład harszle do chodzenia po szreni. Mogą być to również raki skiturowe, czekany skiturowe. To wszystko używa się w technicznym terenie. Na skiturach też trzeba pamiętać o zagrożeniu lawinowym. Jeżeli wybieracie się na przykład na narty w Tatry, to ABC jest wymagane, konieczne, żeby było pełne ABC w plecaku. Plecaki skiturowe też powstają dedykowane do takiego narciarstwa oraz plecaki ABS, czyli tak zwane plecaki lawinowe, pomagające utrzymać się na powierzchni, jeśli dojdzie do wypadku lawinowego. To jest oczywiście sprzęt dla bardziej zaawansowanych narciarzy, natomiast na każdej wycieczce, nawet takiej najprostszej, gdzie będziemy zjeżdżać, podstawowym wyposażeniem narciarza skiturowego powinien być również kask, ponieważ on zabezpiecza przy jakimś upadku bądź przy jeździe przez las. I niesamowicie ważnym elementem są również gogle bądź okulary, kiedy jeździ się wąskimi szlakami, kiedy zbacza się z jakichś szerokich stoków, musicie zabezpieczyć oczy, żeby gdzieś tam gałęziami nie zrobić sobie krzywdy. Spróbujcie skituringu, bo to naprawdę bardzo piękny sport. Zajrzyjcie na naszego bloga, tam też znajdziecie informacje o tej aktywności. Do zobaczenia na narciarskiej wyrypie. Hej!